Witam i zapraszam na prezentację przetwornicy Step Up ze złączem USB. Omawiany moduł przetwornicy służy do zasilania urządzeń ze złącza USB, jednak źródłem zasilania są tutaj wszelkie baterie lub akumulatory. Minimalne napięcie wyjściowe dla tej przetwornicy wynosi 0,9 V. Przetwornica działa z akumulatorkami, np. akumulatorki o napięciu 1,2 V, a także współpracuje z akumulatorkami takimi większymi o napięciu 3,7 V, są to akumulatory litowo-jonowe. W tych miejscach podłączamy napięcie zasilające plus i minus. Mamy tutaj regulator napięcia, kondensator, cewka, dioda. Tutaj układ sterujący tym wszystkim. No i mamy także złącze USB. Prąd wyjściowy, jaki możemy osiągnąć na wyjściu tej przetwornicy, wynosi 600 mA. Jest to wystarczający prąd, aby zasilić różnego rodzaju płytki, na przykład Arduino. Taka przetwornica może również posłużyć do naładowania smartfonu lub innego urządzenia właśnie za pomocą akumulatorków. Taka przetwornica świetnie nadaje się do budowy własnego powerbanku. W celach testowych użyję tutaj przewodu USB oraz jako obciążenie podłączę taki mini silnik, a więc za pomocą przewodów na przykład krokodylkowych podłączę minus akumulatora do minusa na płytce. Następnie plus akumulatora podłączam do plusa na płytce przetwornicy. Jak widać, zapaliła nam się dioda LED, która sygnalizuje, że przetwornica działa prawidłowo. A więc do wyjścia podłączę teraz silnik. Jak widać, silnik działa prawidłowo, co znaczy, że przetwornica również działa prawidłowo i na wyjściu podaje napięcie 5 V.